Dzisiaj do godziny 13 miałem aż 6 spotkań, także dobry timing. Tylko że trochę już gardło nie wyrabia, bo cały czas musiałem rozmawiać. Więc chwila przerwy i kawka. Okej, okay. I dzisiaj taki ciekawy temat przyszło mi do głowy podczas podróży tutaj. Jak za mniej można więcej? Czy jak więcej za mniej? No taki clickbaitowy tytuł. Ale o co mi chodzi? Otóż wyobraź sobie, że idziesz do sklepu kupić mleko, na przykład do kawy, jeśli pijesz mleko z kawą, czy do czegokolwiek innego. Tak w ogóle to całość na ten temat będzie na podcaście, tam będzie dłuższy odcinek, więc jak kogoś zainteresuje to, o czym dzisiaj mówimy, czyli paradoks wyboru, to na podcaście będzie więcej. Linki w opisie tego filmu. I teraz tak. Zdradziłem już, że chodzi o paradoks wyboru. Czyli idziesz, załóżmy, do marketu, chcesz kupić mleko. Jasne, 0%, 1%, 2%, tych wyborów jest bardzo dużo. Ale okej, okay, teraz z laktozą, bez laktozy. Może sojowe, owsiane, kokosowe, migdałowe, czy takie zwykłe od krowy. Tych wyborów jest za dużo. Jeśli jesteś przyzwyczajony do jednego, to chwycisz, odejdziesz, okej? Okay? Ale jak zaczniesz analizować te wszystkie opcje, to nagle stwierdzisz, że tego jest za dużo i nie da się tego wybrać. I o tym pisał już w 2004 roku Barry Schwartz, książka Paradoks Wyboru, Paradox of Choice. Mianowicie chodzi o to, że my jako społeczeństwo wolne mamy teoretycznie tych wyborów ile chcemy i powinniśmy być bardziej szczęśliwi. A im więcej jest wyborów, tym po prostu jesteśmy szczęśliwi mniej. Ja oczywiście chcę tutaj przytoczyć jakiś przykład z marketingu czy z biznesu. O tym za chwilę, bo nie wiem czy pamiętasz, 2010 rok plus minus to było tak z 10-15 lat temu, Head & Shoulders miał w swojej ofercie aż 26 różnych rodzajów szamponów. No i niestety sprzedaż nie szła tak dobrze, bo wydawało się, że jak będą dodawać kolejne do oferty, to będą mieli większą i większą sprzedaż. No tak nie było. Więc 2008-2009 rok postanowili z 26 obciąć od razu na 15. Błyskawiczny wzrost 10% w zarobkach. Zobacz, wyrzucili część opcji, zredukowali do 15 i o 10% zarabiali więcej. Procter & Gamble zarabia więcej. Mega wynik jak na tą firmę. Także to jest jeden aspekt, po prostu wybór dla konsumenta. A co się robi na przykład w marketingu? Zobacz, teraz ciekawa grafika powinna się pojawić tutaj. Tych grafik oczywiście jest dużo, badań jest dużo i każdy może przeprowadzić takie badanie, ale dla przykładu, jeśli zmniejszono liczbę pól na formularzu z 6 do 3, to zwiększała się automatycznie konwersja na tym landing page'u, na tym formularzu aż o 66%. Czyli jeśli 10 osób, załóżmy, wysyła u Ciebie na stronie, na Twoim landing page'u zapytanie na Twoje usługi, obojętnie co robisz, czy jesteś hydraulikiem, czy masz serwis komputerowy, to pomyśl sobie, że płacisz za reklamę, przed żeby weszło z Google Adsów 100 osób, 10 z nich przesyła zapytanie i możesz płacić cały czas za te 100 osób, ale zamiast 10 prześle 16 osób zapytanie. Czyli to jest klucz dzisiejszy. Jak z małej liczby, czy z niczego zrobić więcej? Nie wydajesz więcej pieniędzy, tylko optymalizujesz dany fragment lejka, którym akurat w tym przypadku jest landing page, albo liczba dostępnych opcji do wyboru, czy opcji Twojego produktu, jeśli masz e-commerce. A ja wracam do pracy, dzisiaj jeszcze kilka godzin przy biurku i wieczorem relaks, więc zapraszam na podcast, subskrybowanie tego kanału. Jak masz pytania, to po prostu pisz. Nie wiem ile jest stopni, ale ja jestem w ludzie czuć, że jest zimno.